Działania samorządu gminy Pułtusk zrealizowane w 2020 roku. Wydarzenia kulturalne, społeczne, edukacyjne, sportowe i rekreacyjne. Bezpieczeństwo. Część druga. Projekty edukacyjne realizowane w gminie Pułtusk w latach 2018-2020. Celem projektów było przeprowadzenie w szkołach zajęć wyrównawczych i rozwijających dla uczniów, szkoleń podnoszących kompetencje nauczycieli, doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt techniczno-informatyczny. Działania finansowane były przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie oraz gminę Pułtusk. Łączna wartość projektów 3 882 129 zł i 54 grosze. Dofinansowanie 3 513 424 zł i 2 grosze. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Pułtusku. Młodzi ludzie w wielkim świecie innowacji. Stawiamy na wszechstronny rozwój uczniów. Wartość projektu ogółem 454 679 zł i 60 groszy. Dofinansowanie 421 362 zł i 14 groszy. Zespół Szkół nr 2 w Pułtusku. Przyszłość należy do nas. Rozwój umiejętności uczniów. Wartość projektu ogółem 340 499 zł i 55 groszy. Dofinansowanie 307 784 zł i 67 groszy. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Pułtusku. Nauka kluczem do sukcesu. Rozwój kompetencji kluczowych. Wartość projektu ogółem 1 017 549 zł i 94 grosze. Dofinansowanie 908 254 zł i 24 grosze. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Pułtusku. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pułtusku, Akademią Zdobywania Kompetencji. Wartość projektu ogółem 663 431 zł i 50 groszy. Dofinansowanie 584 752 zł i 90 groszy. Przygoda z teatrem. Dramat jako innowacyjna metoda nauczania. Dofinansowanie 16 550 euro. Projekt finansowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. Projekt wieloletni realizowany w latach 2019-2020. Excellent Start to be Smart. Cel projektu: stworzenie dodatkowej grupy przedszkolnej, doposażenie sal w pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli. Wartość projektu ogółem 383 775 zł. Dofinansowanie 307 020 zł. Dotacja celowa. Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 roku. Projekt na lata 2020-2022. Realizacja rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Żłobek miejski w Pułtusku. Realizacja resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Plus 2020. W ramach projektu sfinansowano funkcjonowanie 81 miejsc w żłobku. Dofinansowanie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 131 220 zł. Stypendia burmistrza miasta Pułtusk. Stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych. Stypendia naukowe, sportowe, artystyczne 2020. Okres styczeń-grudzień. Przyznano 167 stypendiów. Kwota 150 840 zł. Stypendia burmistrza miasta Pułtusk za wybitne osiągnięcia sportowe na arenie międzynarodowej lub krajowej w 2020 roku. Stypendia otrzymało 23 sportowców. Kwota stypendiów 130 000 zł. Wydarzenia kulturalne 2020. Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku. Koncert noworoczny w wykonaniu uczestników zajęć klubu piosenki oraz artystycznego zespołu estradowego. Koncerty noworoczne w pułtuskich kościołach w wykonaniu artystycznego zespołu estradowego. Program artystyczny w pamięci żołnierzy wyklętych. Wystawy w Galerii Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki. Izrael. Dziedzictwo innowacyjności. Wystawa zorganizowana we współpracy z Ambasadą Izraela w Warszawie. Stare miasto w Płowdiwie. Dziedzictwo tysiącleci. Oraz Bułgaria oczami Polaków. Wystawa zorganizowana we współpracy z Bułgarskim Instytutem Kultury w Warszawie. Szósty cykl pokazów filmowych. Witaj Francja. Działalność Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku podczas pandemii. Zajęcia online
Podstawy nauki gry na gitarze. 10 części. Warsztaty artystyczne w ramach 21 spotkań ze sztuką wielkanocną. Zając wielkanocny, jajko oraz królik z rolki papieru. Film instruktażowy, jak zrobić maseczkę ochronną z papieru. Cykl artystycznych warsztatów bożonarodzeniowych Zrób to sam. Działalność koncertowa w sieci. Zabierz mnie. Koncert zespołu POLS. Morza i rzeki dawno zapomniane. Koncert zespołu Simon & Simon. Koncert zespołu Christine and Blue Drugs. Koncert duetu Kacper Jakub Nowicki i Maciej Komorowski. Inaczej chodzę, inaczej śpię. Koncert bożonarodzeniowy uczestników zajęć muzycznych MCKiS. Jeżeli do Betlejem pasterze. Koncert zespołu Maciej Komorowski Band. Kontynuacja 6. cyklu pokazów filmowych Witaj Francja w nowych warunkach sanitarnych. Wystawy multimedialne. Warsztaty aktorskie. Cykl 6 spotkań warsztatowych w ramach projektu Tradycje Teatralne Pułtuska 6. Warsztat aktorski, techniki mowy, performance, praca nad rolą z zastosowaniem improwizacji, ciało w przestrzeni scenicznej, teatr od kulis, czyli wyjazdowe warsztaty do Teatru Studio w Warszawie. Finał projektu Tradycje Teatralne Pułtuska 6. 6. Pułtuskie Teatry Amatorskie, konkurs Ptak. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród. Działalność promocyjno-edukacyjna Muzeum Regionalnego w Pułtusku. Realizacja projektu Pułtusk przez wieki. Cykl filmów o historii miasta. Dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Odcinek pierwszy. Najstarsze ślady osadnicze w okolicach Pułtuska. Odcinek drugi. W średniowiecznym Pułtusku. Odcinek trzeci. Cechy rzemieślnicze. Odcinek czwarty. Jezuici w Pułtusku. Odcinek piąty. Bitwa Pułtuska 1 maja 1703 roku. Odcinek szósty. Bitwy pod Pułtuskiem w epoce napoleońskiej. Odcinek siódmy. Meteoryt pułtuski. Odcinek ósmy. Kurpie białe, strój i haft. Pułtuska Biblioteka Publiczna imienia Joachima Lelewela. Ważniejsze wydarzenia kulturalne. Spotkania autorskie. Marek Szpejankowski, dziennikarz muzyczny, autor książki, Krzysztof Klęczon, polski John Lennon i Wojciech Serafi, artysta-malarz. Janusz Płoński, współautor scenariusza do kultowego serialu Stanisława Barei, Alternatywy 4, autor książki, Alternatywy 4, przewodnik po serialu i rzeczywistości. Promocja książki, wspomnienia i nie tylko, 1941-1960. Udarzyn, wieś w Puszczy Białej, Liceum Pedagogiczne w Pułtusku, Zofii M. Wróbel. Wystawy. Karol Wojtyła. Narodziny. W setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. Patrona roku 2020. Rzeczpospolita w 1920 roku. Konteksty. Towarzysząca Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Bitwa Warszawska z perspektywy wieku. Konkursy fotograficzne. Moja miejscowość. Tu się dzieje. Sleeve Face, czyli ubierz się w książkę. Konkurs literacki. To się wydarzyło naprawdę. Czyli niezwykła historia z życia mojej rodziny. Koncert zespół Małomiasteczkowi, dedykowany pułtuszczankom z okazji 14 damsko-męskich spotkań marcowych.
Odsłonięcie tablicy poświęconej Stanisławowi Zabokrzyckiemu, burmistrzowi Pułtuska w latach 1928-1939. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej. Wybrane transmisje online na kanale YouTube Miasto Pułtusk. Iluminacje świąteczne. Wydarzenia sportowe 2020. 12. Pułtuska Gala Sportu. Podsumowanie wydarzeń sportowych 2020 roku. Przyznanie nagród w kategoriach Najlepszy wynik sportowy roku Paweł Szmeja, Podnoszenie ciężarów, Nagroda posła Henryka Kowalczyka. Odkrycie roku Zuzanna Czymerska, Podnoszenie ciężarów. Trener roku Zdzisław Pieńkos, Podnoszenie ciężarów. Nagroda specjalna burmistrza miasta Pułtusk Jakub Kisiel i Bartosz Jaworski, Promocja pułtuskiego sportu w kraju i za granicą. Nagrodzenie osób zaangażowanych w działalność sportową na terenie gminy Pułtusk. Wręczenie 23 stypendiów zawodnikom pułtuskich klubów sportowych. Ogólnopolski rajd rowerowy Grand Prix amatorów na szosie. Rowerem przez Polskę. Setna rocznica Bitwy Warszawskiej. Oprawa Pułtuskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty. Odebranie przez zastępcę burmistrza miasta Pułtusk z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej okolicznościowej tablicy honorującej Pułtusk jako jedno z głównych miejsc Bitwy Warszawskiej. Podpisanie przez burmistrza miasta Pułtusk w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej deklaracji powołania Samorządowego Komitetu na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 roku. 23 dni patrona Pułtuska świętego Mateusza. Wernisaż wystawy 140-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej Pułtusk. 120-lecie Orkiestry Dętej Pułtusk. Wystawa planszowa Codex Aureus Pultowiensis, Złoty Kodeks Pułtuski. Arcydzieło piśmiennictwa XI wieku. Spławikowe zawody wędkarskie Opuchar księdza Infułata Wiesława Koska. Regaty kajakowe. Kropla życia. Tradycyjny mobilny punkt poboru krwi. Wystawa obrazów Georgija Asłaniana. Pułtuskie teatry amatorskie. Konkurs Ptak. W ramach projektu Tradycje teatralne Pułtuska 6. Łotrzyce Agnieszki Osieckiej. Tragifarsa w dwóch aktach. Teatr Rozmyty kontrast z Ciechanowa. Farrago Lidia Mejko. Komedia w jednym akcie. Grupa teatralna Ostatni dzwonek z Pułtuska. Milczący Sfinks albo Trubadur złudzenia. Rzecz o Jerzym Szaniawskim. Anny Kutkowskiej. Grupa teatralna Starszaki z Serocka. Baryłeczka, Guy de Maupassant. Komedia w trzech aktach. Teatr pod dębem z Pułtuska. Portrety 1920 na podstawie wspomnień legionistek. Teatr Oni, działający przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Poprawa bezpieczeństwa. Zakup nowego samochodu Isuzu D-Max. Zakup silnika Suzuki DF60 ATL do łodzi patrolowej Rybitew. Rozbudowa monitoringu miejskiego. Zainstalowano 32 kamery monitoringu w niżej wskazanych lokalizacjach. Wartość inwestycji 70 890 zł i 48 groszy. ASP w Trzcińcu otrzymała wysokiej jakości wóz strażacki MAN TGM 18320. Zakup 15 łóżek do leczenia i rehabilitacji osób chorych na COVID-19. Kwota 60 tysięcy złotych, sfinansowana ze środków własnych gminy Pułtusk. Dowóz osób na szczepienie przeciw COVID-19 w gminie Pułtusk. Działania ekologiczne, ochrona środowiska. Walka ze smogiem, wykrywanie i sankcjonowanie przypadków palenia w piecach domowych i gospodarczych substancjami niedozwolonymi. Przeprowadzenie 95 kontroli palenisk domowych. Wykonano inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Pułtusk. Ochrona przed substancjami niebezpiecznymi. Usunięto i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z terenu gminy Pułtusk. Całkowity koszt realizacji zadania
49 327 zł i 43 grosze. Ochrona zwierząt. Prowadzenie przez Straż Miejską przechowalni bezpańskich psów. Prowadzenie działań Straży Miejskiej na rzecz adopcji bezpańskich psów. Współpraca z wolontariuszami i Fundacją Judyta z Woli Wodzińskiej. Współpraca z Fundacją Arkadia z Głowna na rzecz adopcji bezpańskich psów. Odłowiono 117 psów. Dla 51 psów znaleziono nowych opiekunów. 14 psów wróciło do swoich właścicieli. 52 psy przejęła Fundacja Judyta. Żaden pies nie trafił do schroniska. Bezpłatne chipowanie czworonogów. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem świętego Mateusza w Pułciusku. 40 tysięcy złotych. Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Jana Pawła II w Pułciusku. 40 tysięcy złotych. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Pułciusku. Prace adaptacyjno-remontowe nowo zakupionego budynku szkoły. Dofinansowanie prac 200 tysięcy złotych. Dofinansowanie działań realizowanych w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego. Łącznie 31 tysięcy złotych. Pułciuskie Stowarzyszenie Trzeźwości Świt 15 tysięcy złotych. Fundacja Krok w Przyszłość 10 tysięcy złotych. Młodzieżowy Klub Sportowy Walki KAN 6 tysięcy złotych. Powierzenie realizacji zadań publicznych i przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym. Łączna kwota 180 tysięcy 500 złotych. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku. Klub sportowy Semiramida 12 tysięcy złotych. Miejski klub sportowy NAR 17 tysięcy 500 złotych. Młodzieżowy klub sportowy 21 tysięcy złotych. Uczniowski klub sportowy Zryw 11 tysięcy złotych. Młodzieżowy klub sportu Walki KAN 9 tysięcy 500 złotych. Uczniowski klub sportowy Poseidon 19 tysięcy złotych. Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży w 2020 roku. Pułtuski klub wodniaków 13 tysięcy złotych. Stowarzyszenie Z Serca 7 tysięcy złotych. Ratownictwo i ochrona ludności w 2020 roku. Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 30 tysięcy złotych. Opieka paliatywno-hospicyjna w 2020 roku. Hospicjum stacjonarne Caritas Diecezji Płockiej w Pułtusku 40 tysięcy złotych. Plany inwestycyjne i potrzeby na rok 2021. Projekt budżetu na 2021 rok przyjęty uchwałą nr 36/330/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2020 roku. Wydatki ujęte w projekcie budżetu na rok 2021. Obszary, na które będą ponoszone największe nakłady.